kto dzisiaj najbardziej zasługuje na wygraną. W lewym narożniku wokalistka obdarzona przepięknym głosem. Do tej pory śpiewała w zespole muzycznym Rytm, wykonując zarówno stare, jak i nowe przeboje polskiej piosenki. Marzy jednak o wielkiej scenie i o oszałamiającej karierze. Joanna Makaruk! W prawym narożniku charyzmatyczny król grecko-polskiego reggae. Przez wiele lat pomagał swojemu ojcu tworzyć pomost kulturowy pomiędzy Grecją i Polską. Każdy jego występ potwierdza, że muzyką można zdziałać cuda. Arys Hadzinikolaou! Ring wolny! Proszę teraz o opinię trenerów. Aniu? Adam, muszę ci powiedzieć, że w przypadku Aresa... Kajaj się. No miałeś takiego czuja, jako jedyny. I teraz niestety było to bardzo słychać, że Ares śpiewasz na jakimś takim poziomie, który na przykład dla mnie osobiście nigdy nie będzie osiągalny, bo... Ares przyjechał ze swoim fanklubem po prostu. Robisz to po prostu zajebiście. Ale Joasia walczyłaś naprawdę dzielnie. Ale dla mnie Ares tutaj bezkonkurencyjny. Andrzeju, poproszę ciebie teraz. W konkurencji wokalnej Joanna nie miała konkurencji. Znaczy, wygrała absolutnie ten pojedynek, rozkładając Aresa na łopatki. Wokalnie. Buczaczosy. Wokalnie. Ale ja mam wrażenie, że gdyby Ares zrobił międzynarodową karierę, to mógłby się opodatkować i potem uratować budżet Grecji. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. I tego ci życzę. Przyda się, przyda. I tego ci życzę, ponieważ tak przyciągasz uwagę. I pozwólcie mi powiedzieć jeszcze jedno. Zobaczcie, co on ma w ręku. Tam na końcu wisi krzyżyk. I jak się pięknie rozumieją. Nie ma tu żadnej wojny. Jest pokój. O tym mówiłem. Program, słuchajcie, jest programem mimo wszystko o głosie. I rzeczywiście zgadzam się z Piaskiem. Ja się nie miała konkurencji, jeżeli chodzi o śpiewanie. I chyba o to chodzi w tym programie. Dzięki. Co absolutnie nie ujmuje nic Aresowi, który był dla mnie ogromną zagadką. I byłam bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał ten pojedynek. Ares, naprawdę robisz świetny happening. Dajesz ludziom radość. Masz bardzo fajną komunikację z ludźmi. I oczywiście należą ci się za to ogromne brawa. Natomiast nie zapominając o tym, co jest rzeczywistą istotą tego programu mimo wszystko, jest to Voice of Poland, czyli głos, najlepszy głos w tej konkurencji mimo wszystko chylę czoła przed Jasią. Adam, co teraz zrobisz? Co z tym zrobisz? Zaskoczę cię. Słucham. To była wojna z tą piosenką, to była walka. Żeby ujarzmić szalonego Greka, to ja kiedyś napiszę, jak napiszę kiedyś książkę, to jeden rozdział będzie ujarzmianie szalonego Greka. Joasia, ty, ja uważam, że ty technicznie, ty, może nie zjadasz go technicznie, ale ty jesteś lepsza technicznie, wiesz o tym i czujesz to, prawda, czy nie? Czy ci głupio przyznać? Średnio, strasznie mówię. I jeszcze jedna rzecz o tobie. Wielu ludzi, nawet na tej sali, myślę, uważa ciebie za żart, że ty jesteś żartem tego programu, że jesteś freakiem i pewnie zaniżasz jego poziom. I te opinie ułatwiają mi podjęcie wyboru, wiesz? Czekamy na Asię. Bo ja zwykłem mówić na pochybel wszystkim i ja się z nimi nie zgadzam i ja chciałbym, żebyś ty przeszedł do następnego etapu. Ale to Ares zostaje w programie. Nie, po prostu się nie wybaczę takich rzeczy, wiesz? A do Torunia przyjedziesz do mnie? Przyjadę. Ale Asia i tak jest z kim? Z Dobrota? Tak! Tę jesień spędzimy z szalonym Grekiem. Ale ładnie żeśmy zrobili. Bardzo ładnie, super, bardzo dobry duet. To chyba najważniejsze, że ten duet fajnie wyszedł. Tak. Super. No, podpasowała tą piosenkę. Pomimo tego, co właśnie któryś z nich powiedział, że to na stare lata. I na stare lata tyle nerwów, nie? Aj tam. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków Vaio.